No dobra. Ja tu sobie... dosłownie chwileczkę postoję, poczekam aż oni tam się uspokoją. I tak, ja tych panów wszystkich oszczędzę, dlatego że do tego budynku Akademii Żniwiarzy ja, Adaś Niezgódka, już dostałem się uprzednio, wchodząc przez dach, tak? Była taka sytuacja. Myślę, że dziwne, bo wyszedłem, ja, Adam, tutaj tymi drzwiami, na których w tym momencie widnieje żółty krzyżyk. I nie zaliczyło mi zadania, także nie wiem, czy ja muszę wejść i wyjść, czy w zasadzie... No, teraz zrobię coś niby głupiego, ale jest coś, co muszę sprawdzić po prostu. Muszę sprawdzić, czy tamte drzwi są otwieralne. Nie, nie są. Dobra, zabijcie mnie. Dobrze. Czyli nie są otwieralne, bo... z takimi zamkniętymi cyfrowo drzwiami to jest tak, że generalnie jak się otworzy z jednej strony, no to z drugiej już powinny być otwarte. No ale w tym przypadku tak nie jest. Dobra. To jest jedna rzecz. Ja jeszcze sobie zlutuję tego pana, co tam leży. Myślę, że mi się to uda. Ludzie przerażeni tutaj widzę. Ale powinno mi się udać. Ja do niego O, tam leży jeszcze jedno, no tak. Pozwolą mi do niego podejść? Bojowy. Do tamtego to raczej nie podejdę. Tamci się wściekną. Tak? Może się nie... obrazili się. Dobrze, 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 dobrze. Boże, nie! Boże! Wcisnęłam w ogóle chód. Dobra. Dobra, jest okej. Mam 150 kredytów, udało mi się podwędzić. Dobrze. Dobra, no to teraz druga sprawa, druga rzecz. Zadanie z żelaznym nie zbagowało się, po prostu jedyne, co muszę zrobić, to ruszyć tyłek, wybrać się do kanałów i poszukać gościa, naszego rodaka, Polaka. Zaraz się niech zorientuje. Ogólnie byłam w dzielnicy Yuzhao wcześniej, byłam tam w kanałach też. I tam zabiłam, unieszkodliwiłam w zasadzie, uśpiłam 6 gostków. Okej, tu jest takie to przejście, malutkie. I tam nie rozglądałam się, wprawdzie może jakoś tak specjalnie, ale wydaje mi się, że tam już nic nie było. W sensie żadnego pana żelaznego. Natomiast tutaj wiem, w dzielnicy bodajże Kaigan się nazywa, są tu jeszcze jedne podziemia i być może... ale naraz zrobiłam. Być może w tych podziemiach... Okej. Idę szukać tego pana. O, tu. O ile oczywiście nie pomyliły mi się podziemia z jednej dzielnicy z tymi z drugiej. Dobra, tu jest jeszcze wejście
A broń przebija w ogóle przez sufit. Tu jest wyjście, ale... Tylko żeby mi tu coś nie... Są tam robaczki, ale są na zielono. Okej, mi się wydaje, że to jest to. Mi się wydaje, że to jest to, dlatego że on mi na początku... A, to nie tutaj. To jest zadanie. Palm Top nazywa się W drodze. Kryjówka w kanałach. Spoko loko, tylko z tego, co ja pamiętam z tej rozmowy z panem Chuj. Mam po prostu sobie z nimi pogadać. Uciąć miłą pogawę. A dlaczego rozpraw się? Moment, jeszcze raz F5. Czas zająć się żelazem jego ludźmi. Mogę najpierw strzelać, a potem zadawać pytania, ale doktor Wing twierdzi, że mogę spróbować przemówić im do rozsądku. Zauważcie Wing, doktor Wing. Wing to nazwisko. Imię tego pana, tak jak już wcześniej wspomniał, to Chuj. A żelazny to nazwisko. Także wyobraźcie sobie ciekawe połączenie. Dobra, ja będę najpierw zadawać pytania. I mam nadzieję, że na tym się skończy. A ja w razie czego wypuszczę feromony. If you're talking about your former buddies at Bell Tower, the answer is no. Wait a minute. You're Jensen, right? I heard that some of my former buddies have been looking for you. Ojej. Jakby to mu tak ładnie... Zuchwale, dociekliwy. No nie wiem, kurde. Could be. What's it to you? When a stranger sojourns with you in your land, you shall not do him wrong. You've dropped the merc gig to become a man of the cloth? Hardly. I just have an interest in theology. Dwa alfa. And I'm quoting the book. Everything in it is so evocative. Now, tell me, are you here to stop me? Tak albo nie. That I am. Then perhaps you should reconsider. There are many of us, and only one of you. At this moment, my men and I have no quarrel with you. So you don't have to die for a war that isn't yours. Ważne, w Simsach jest taka opcja. Dobra. I said I was here to stop you, not fight you. A friend of yours sent me to convince you to turn yourself in. Let me guess. Dr. Wing, right? He's a good man. And I know he's only trying to do what he thinks is right. But he doesn't quite grasp the whole picture here. Then why don't you enlighten me? Start by explaining why you went rogue. When an average man decides he no longer shares his employer's views and opts to leave, we say he's handing in his resignation. When men like us do the same, it's called going rogue. You can't quit a job like ours, Jensen. You know that. Yeah, okay, I can relate. But you still haven't answered my question. And what do you mean when you say you no longer share your employer's view? Back in the US, when I first got into the army, I did it because I wanted to serve my country. I believed in its values. I believed in its government. Back then I believed that by serving my government, I was serving the people it was supposed to protect. Nice sentiment. But you don't work for the US anymore, you work for Bell Tower. Times change, Jensen. You know the story. Capitalism's final encroachment on one of the most lucrative industries in the history of mankind. War got privatized.
The US military offloaded its special operations to PMCs like Blue Water Global and Bell Tower. I believe that as long as they were working for the government, they were serving the same cause. So when they offered me the chance to work on major operations at twice the pay grade, I made my jump. Why don't we just skip to when things went sour? Bell Tower outfitted us with top-notch augmentations. The kind of stuff civilians never hear about. Gave us a massive edge over the enemy. Later, seeing as my unit was one of the most successful ones, they selected us for a special program. Top secret. Experimental tech. Told us we would get to work on critical black ops for the US government. But there was a price to pay. Go on. We had to be implanted with a neural hub that manipulates memory centers in the brain. Basically controlling what you can and cannot remember. And you agreed to this? Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. The augmentation was supposed to keep us safe, make sure we'd never remember details if we fell behind enemy lines. That was the main function. The second one, the one they didn't tell us about, was to lower our inhibitions. Make us more receptive to orders we'd likely disobey. Bell Tower turned us into the perfect mercs. If you were so perfect, and the hub made you so perfect, how did it fail? How come they didn't outfit the whole agency? I told you the tech was experimental. After a couple of ops, I started experiencing memory shifts. Remembering bits and fragments of past operations. Slowly I realized some of these operations couldn't logically have been orchestrated by the government. I was asked to do highly questionable things, even by professional standards. Aren't we all? Not like this, Jensen. Our services have been sold to corrupt officials in the American and Chinese governments. A combination of lies and use of the neural aug made sure we complied. We were working for a shadow government. Individuals corrupted by a quest for personal power. So how'd you get out of it? I confronted the project director. He quoted Apocalypse Now. You have to have men who are moral, and at the same time who are able to utilize their primordial instincts to kill without feeling. I forced him to disconnect the hub, for me and my squadmates here. And then I killed him. I went through his files and contacts. I know who these corrupt men are now. They've turned us into killing machines, and now they'll get to experience their experiment firsthand. Kurde, czyli... Listen, I have no doubt these men deserve to die. But you can't simply pass judgment on people. Nothing gives you that right. You have to turn yourself in. Play this by the book. I'm afraid that's impossible. These men I killed, and these men I'm going to kill, they have names. Families. Their deaths shouldn't be erased from my memory by some electronic software. They should haunt me. Taunt me. Until I finally meet our Lord and pay for my sins. But the men behind this, they deserve to die. And I think there's poetry in the fact that they engineered their own demise. No i jest problem, bo on miał na początku dwa beta, dwa alfa, potem dwa beta. Z urokiem? Bez sensu. Tego bym nie, tak nie ryzykowała, bo tu bety mogą po prostu się wściec. No, Omega w ogóle odpada. Także pozostaje tylko urok, no i bez sensu, no. Tego uwodzić. Nie wiem, co on tam wymyśli, ten Adam. Jaki tekst uroczy. Dobra, jakby co, trzymam palec na tej funie. You're a charismatic, intelligent leader, Zelazny. Don't throw that away by becoming a vigilante who'll be remembered as a terrorist. Make them pay in accordance to the law, not by breaking it.
It's a cute little toy you have there, Jensen. But don't waste your time. Your Cassie won't work on me. Dobra. Nie wiem, jaki jest możliwość zapisu, nie ma. Then it looks like you leave me no choice. Let's get this over with. Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed. Who the hell is that? O kurde. Reakcja. Że mówiąc, nie spodziewałam się, że ich położę po prostu. Tak, ale na co on pokazuje? Na chyba wyjście. Tak, do kliniki. Czyli to po wszystkim. Trochę mi głupio, on tam miał jakieś tam swoje powody. Z tego co widzę, nic za niego nie dostałam. Kurczę. Może trzeba było go zostawić po prostu. Smutno mi, idę stąd. Mam jakieś wrażenie, że tędy nie wyjdę. A Jezu. Jeżu. No, plus jest tego taki, że dostanę za niego zestaw Praxis. So, you have found Zelazny? I cannot stress enough the importance of this task, Mr. Jensen. I found him. Really, Mr. Jensen? You have been able to make him understand reason? Will he turn himself in? Unfortunately, no. I had to take him and his teammates down. It is a sad conclusion, but one that does not come as a surprise. I still believe you did a good thing, Mr. Jensen. Here is the Praxis kit as promised. Dobra, czyli mam jeden punkt Praxis. I don't know how to thank you enough. You have helped save many lives. Muzyka coraz smutniejsza. Znowu taki podobny do tego sprzedawcy. Hey you, I know you. I saw you on the tube. You're deep shit with Bell Tower. Ja też cię znam. Twoją twarz ma paru gości.
Okidoki. Dobra, to teraz będzie ta... Będą te jazzy z wchodzeniem w prawo. Do tamtego budynku. Ja to myślę, że właśnie kurczę jakoś... Jakoś tym dachem. No ale... Gra mi nie zaliczyła w sumie, jak weszłam dachem. Mogę też wykorzystać tajfun. W sumie ten tajfun jest całkiem skuteczny, z tego co zauważyłam. Na zwykłych śmiertelników. Tam. Dobrze. Czyli tędy niby nie przejdę. No nie, nie przejdę. Inna sprawa, że nie wiem jak tam weszłam. Tutaj jest jakaś drabina. A, to chyba tutaj było. To jest budynek. To jest budynek nie wiadomo gdzie. Panchea. Ale jakoś tak podobnie to wygląda. Dobra, w ogóle gdzieś wlazłam znowu. O! Ale jajo po prostu. Jeszcze za zadanie dostałam. To już w ogóle. Dobrze, tylko tu jest problem mały. Nigdy nie ma przejścia, tak? Ha. Jakie fajne miejsce w ogóle. Ach, znowu z drugiej strony. Te drabiny są jednostronne. Tu pewnie też jakoś tak z tej. A. Dobra, tu jest wyjście. Jeszcze gdzieś tu coś było? Nie. W sumie czemu nie? O rajuśku. Okej.
No, fajosko. A tam jest dach. Dobra. I byłam tutaj. I powinna być jakaś opcja przejścia na ten budynek. Tak mi się zdaje. Tak, to było tutaj. O. I tu jest ten misiek. No i strzałkę mi pokazuje tutaj przy wejściu. Dobrze, zrobię szybki zapis. I znowu pójdę dokładnie tak samo jak wtedy. Tutaj było tak i tutaj skoczyłam później. Tu skoczyłam, a tu co? Aha, tu jest ten garaż. Znowu. Tu były schody. O, i te drzwi na przykład. One już zostały przeze mnie otwarte. Więc już normalnie nie muszę się włamywać, tylko normalnie mogę wejść. No tak, ale co on mi pokazuje? On mi pokazuje... A nie, dobra, to ja się zajmuję zadaniem w takim razie. To mi zaliczył jednak to wejście do budynku. Ci panowie... O rany, tam jest jeden. Tam jest drugi. Tam jest trzeci. Co on tak rękę trzyma? Ciekawe. Ale tam... Amo widzę. Co prawda do pistoletu, ale na razie to tak jak mówię, wszystko biorę. Jestem tu, muszę zejść niżej. Czyli tu. Nadajnik jest tam. No dobrze, no to znalazłam nadajnik. Moment. Kurczę, czemu ja nie mogę się obrócić? Dobra, inaczej. Inaczej. Kurde, ile ich jest tam? Ten teraz tu idzie. O rany. Moment F5.
Boże. Dobrze, i nadajnik jest... A, w ogóle tam. Nie może tak być. Aha. Dobra. Moment. Aha, czyli muszę jakoś wyjść. Wyjść tędy. Dobrze, to jest moment na oddech. I na małe co nieco. Mam nadzieję, że idąc tędy trafiłam na jakieś lepsze przejście. Tutaj ścianka. I tutaj jest ścianka. No dobra. A ten tam stoi przy tej ścianie w ogóle. Jak? Dlaczego? A, nie mam energii. Chwilutka, bo nie wiem, czy to jest... Czy ja wyjdę tam do tych chłopaków, czy będę w jakiejś... Moment. Ach, komplikacje. O. Dobra, i na maszynowy czy na ten? Ulepszenie siły rażenia precystrzału. Modyfikuje standardową lufę i szkielet pistoletu, karabinu lub innej broni, co zwiększa prędkość i uszkodzenia. Przyda się temu. Tędy nie wyjdę. No dobra. Nie wyjdę. Ej, tu jest pewien problem. Problem wygląda tak. Chyba widzę, że wyboru nie ma. Who's there? Who are you?
Dobra, teraz będzie pomysł numer dwa. Boże, tam leżała Malik przecież, dosłownie, kurde, co oni jej robią. I ciało. Czy ja tam mam w ogóle wchodzić? Boże, to straszne. Ja w ogóle mam tam nie wchodzić. Czy generalnie mam iść tu? No tutaj znalazłam. Dobra, jeszcze jedna próba. Tym razem będzie próba z... tym czymś. Chyba, że wejść tam i z tajfunem jeszcze. Dobra, do roboty. Co? Moment. Moment, nie spodziewałam się, że w ogóle coś mu zrobię tą ścianą. Dobrze. Boże, dziewczyno. Jezus Maria. Taka fajna laska była. Dobra, amunicja... wyrzuć. To nie. Jezu, co tu się dzieje w ogóle? Co to jest? A, tu są jeszcze... ibuprom. Co to tyle? Dobra, jak ja tędy wyjdę, pewnie spotkam tych panów niesympatycznych. Ten siedzi, kurczę, przodem do mnie. Jeszcze raz, moment. Ja wyszłam jakoś tak tędy, że trzeba wrócić po prostu i wyjść tą drogą, tąż samą. Ten koleś nie wygląda na takiego, co by chciał wstać. Dobra, jeszcze chwila. Może mi się uda przemknąć. Tutaj stoją jakieś skrzynie. Ona jak już przysypia, ten koleś, to ja sobie tutaj przejdę. Tam jakieś lata, ale... Z tamtej strony chyba właziłam i nie było przejścia. Dobra, czyli tak, mamy kościa, który przysypia. A jak to w ogóle wygląda? Źle. Bardzo źle to wygląda. Musi być jakaś jeszcze opcja. Winda. To jest tu, gdzie byłam. To jest tu, gdzie weszłam. To tam na pewno nic nie ma. Tam zaraz mnie zobaczy gościu. Nie, chyba nie ma innego wejścia jednak.
Moment, bo właśnie tutaj knułam. Kurde, tego co przysypiam, można by czymś... Zesnajpić? Granat rzucić? Jakoś nie mogę. Kurczę, ile. Kurde, nie patrzyłam, ile ich tam zostało po tym tajfunie.